Warszawskie metro na Bemowie dwa poziomy pod ziemią. Tymczasem w Krakowie planują, aby powstało. Tramwaje wróciły już na ulicę Wolską. Warszawa Zachodnia została połączona podziemnie. Tymczasem Warszawa Gdańska chce mieć drugie przejście podziemne. W poniedziałek wielkanocny będą jeździć tramwaje zabytkowe linii W. A także został oddany do użytku most na Pragę. Czy katastrofa w USA? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejszostym w niedzielę, 31 marca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym znowuż i zapraszam Was teraz na kolejny wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego, subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów tygodnia z ostatniego tygodnia. I dzisiaj zaczniemy standardowo od awarii w Intersekmatra, ale nie w standardowym formacie, bo łączymy się ze mną sprzed kilku godzin. Dzisiaj trochę inaczej, świątecznie, prosto z miejsca wydarzeń. Jedyna niedziałająca winda na stacjach metra w Warszawie to jest ta tutaj na stacji metra Ulrychów, obok wyjścia w kierunku centrum handlowego Wola Park. Wola Park spada dzisiaj w niedzielę, oczywiście w święta jest nieczynny, to nie zmienia faktu, że przydałoby się, aby winda była czynna, bo ta winda nie działa już od 11 tygodni. I możemy się doczytać tutaj z informacji, że na niej będzie tutaj kończył się serwis jej do 15 kwietnia 2024 roku. Znając życie, ten termin był już kilka razy przesuwany, no bo co by tutaj dużo nie mówić, 11 tygodni czekać, aż ta winda ponownie będzie działać. Ja tylko przypomnę, że ta winda nie ma jeszcze nawet 2 lat, bo została oddana do użytku w 30 czerwca 2022 roku, więc jeszcze chwilę czasu pozostała. Nie ma nawet 2 lat, nie działa od 11 tygodni, no całkiem długo. A no cóż, to jest jedyna niedziałająca aktualnie winda w systemie metra warszawskiego. A Wam z tego miejsca przy okazji życzę jak najlepszego spędzenia czasu w te święta wielkanocne. Tymczasem wracamy do reszty informacji w Mniejsza z tym. No i przechodzimy dalej do metra, ale budowy metra i konkretnie pod ziemią są już 2 poziomy właśnie na stacji metra Karolin. Na pozostałych obiektach powstają pozostałe prace, na przykład betonowanie kanałów przeglądowych w halach elektrowozowni i pomijając to, prace na tych inwestycji mają się zakończyć w 2026 roku, a wartość tego kontraktu to jest prawie 2 miliardy złotych. Tymczasem w Warszawie powstaje metro, a w Krakowie chcieliby mieć metro. I to jest też temat kampanii wyborczej, pomijając to, że jest to temat kampanii wyborczej, to można się dowiedzieć, że faktycznie no, są tam już jakieś większe plany. Aktualnie trwają prace przy tym, jak to się nazywa, pozyskiwaniu wszystkich decyzji środowiskowych. Następnie będzie można wakacje ogłosić nawet czy też na zaprojektowanie nowej linii metra. Z tym, że trzeba pamiętać, że to jest tam konserwator zabytku teraz odpowiedział, że tak, jednak można wybudować stację metra tam w rejonie Starego Miasta. Natomiast to jest ważne, to jest to, że faktycznie to nie będzie takie metro warszawskie, tylko to będzie taki tramwaj podziemny. Chociaż tramwaj podziemny według mnie Kraków ma. Ale no, oczywiście, jak będzie się coś będzie działo w tym temacie, pojawi się film Zapraszam do metra, ale w Krakowie, bo w końcu ta seria nie ma przypisanego do siebie miasta. Tymczasem tramwaj pojechał już ulicą Wolską i to jest dobra informacja, z tym, że pamiętajcie, że cały czas inwestycja się nie zakończyła, pomimo tego, że wszędzie piszą, że się zakończyła, to jeszcze się nie zakończyła, brakuje ostatniej warstwy asfaltu na Ordona, Kasprzaka, Wolski, w niektórych miejscach brakuje całej dróg rowerowych, miejsc postojowych, czyli oczywiście chodników, no i oczywiście również nowych drzew, więc tam prace cały czas są realizowane, między innymi dlatego też tramwaje jadą wolniej aktualnie na łączniku między Wolską i Kasprzaka, bo tam jest ograniczenie 10 km na godzinę. Więc to jest jeszcze w realizacji, tymczasem linie zmieniły swoją trasę, 10-11 jedzie na trasie standardowej, czyli osiedle Górczewska i do swoich, znaczy mierzy 10 jedzie na trasie osiedle Górczewska, wyścigi. 11. Nowy Memowo plac Lotowicza, w kursach skróconych plac Lotowicza cmentarz Wolski. Kursy skrócone są w dni powszednie poza szczytem, jak i również w weekendy. I to jest obsługiwane przez nawet krótki tabor, więc takie 13, te 11 to jest nawet taki krótki jazz. No i linia 13, 26, 27 jeździ standardowo na swojej normalnej trasie przez ulicę Wolską. Tymczasem tramwaj warszawski otrzymały oferty. 2 na zaprojektowanie nowych rezerwów na rondzie Doszyńskiego. 1 oferta mieści się w budżecie. Idąc dalej, marszałek, a właściwie minister z Ministerstwa Infrastruktury stwierdził, że no, przydałoby się, aby te lokale handlowe, które są w PKP SA na nowych dworcach czy też starych,
były wynajmowane, a nie żeby ceny były tak wygórowane, żeby i PKP na Dębnicy zabiało i nikt z tego nie korzystał. Dobrym przykładem jest Warszawa Centralna, gdzie po prostu ta przestrzeń jest całkowicie niewykorzystywana. Miejmy nadzieję, że niedługo to się faktycznie zmieni i będzie lepiej. Tymczasem na Warszawie Zachodniej było przebicie przejścia podziemnego pomiędzy jedną a drugą częścią. Było tam prostowa, podobne to coś zrobione. Ja nie byłem zaproszony, mnie nie było też w Warszawie w ostatnich dniach, więc ja mogę powiedzieć, no dobrze, że faktycznie udało się to połączyć bez jakichś większych problemów. Film z Warszawy Zachodniej z części podziemnej pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli w kwietniu. Tymczasem na Warszawie Gdańskiej ma powstać nowe przejście podziemne wraz z przebudową peronu 5 do docelowej długości. Oczywiście również z budową w ramach tego przejścia podziemnego wyjść z tego przejścia podziemnego na wszystkie cztery perony, czyli peron 2, 3, 4 oraz 5. Będą windy, schody ruchome i zwykłe schody. Przejście będzie łączyć się z aktualnym starym przejściem do stacji metra i to będzie chyba najbardziej zbudowana stacja metra, znaczy stacja kolejowa w całej Polsce, posiadająca aż 4 wejścia na perony, czyli 2 kładki, jak i również 2 przejścia podziemne, łącznie aż 4 windy, z czego to będą to 2 ciągi schodów ruchomych i 3 ciągi zwykłych schodów. Bardzo zbudowana stacja. Dajcie mi znać, czy kojarzycie jakąś tak rozbudowaną stację kolejową. Nie mówię, że w Warszawie, ale w ogóle w Polsce, bo to w sumie dosyć niezły bajer, że miała 4 windy na każdym peronie. Aktualnie została podpisana umowa na tą inwestycję, będzie to realizowane już niedługo. O tym też się będą pojawiać filmy na kanale. Tymczasem w aktualną noc ostatnią, nie tą, co jest aktualnie, tylko tą poprzednią, była zmiana czasu. Pamiętajcie, że teraz śpimy krócej i no cóż, no mam nadzieję, że w końcu Unia Europejska się dogada i Włochy nie będą wstrzymywać tego i w końcu zmiana czasu zniknie, bo mi to aktualnie dosyć mocno utrudnia życie przy nagrywaniu, przy przestawieniu się do nowego życia i to nawet lekarze potwierdzają, że to jest po prostu niekorzystne dla naszego zdrowia, więc miejmy nadzieję, że w końcu to się zakończy ta farsa. Z innych tematów to jest to, że też w weekend aktualny jest Trakt Królewski i dlatego też komunikacja miejska wtedy jeździ na okrągło, a Trakt Królewski jest deptakiem królewskim. Natomiast w poniedziałek wielkanocny, czyli de facto już teraz dla Was, będą tramwaje linii W na zabytkową trasę tramwajową, jedącą przez nią trasę tramwajową na Kastrzaka pomiędzy osiedlem Górczewską, a pętlą tramwajową Kielecką, która jest normalnie obsługiwana przez linię tramwajową 33, więc taki bajer. Z innych bajerów to jest właśnie przejazd tej trasowej trasy tramwajowej. Natomiast z innych bajerów jest to, że linia 221 od wtorku wraca na swoją standardową trasę. Natomiast niestandardowe trasy będą dla autobusów jadących przez ulicę Gilarską. 212, 512 i N11 będą mieć zupełnie nową trasę, trochę na objazdach, a za tydzień są wybory samorządowe, więc wtedy też będzie bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie, na autobusy, tramwaje, metro, jak również SKM-kę, na pierwszą i drugą strefę w kolejach mazowieckich to nie będzie uznawane. W skrócie, czerwone pociągi macie za darmo, a zielone pociągi już niekoniecznie. Z innych tematów to jest to, że jeszcze na sam koniec świąt komunikacja miejska będzie świątecznie w poniedziałek 1 kwietnia, a 2 kwietnia nie będzie kursów szkolnych, natomiast 3 kwietnia linia 41 będzie mieć tylko łącznie swoje zmiany trasy. A, no i nie jest linia autobusowa 13, 18, 27 jeszcze w poniedziałek. Jeżeli jesteście zainteresowani plakatem po tej stronie Warszawy Wschodniej, on jest, można go kupić od partnera kanału, którym jest Koleo i właśnie od niego możecie też go zakupić. Zachęcam, zapraszam i całkiem przyjemnie to wygląda, a ja z Koleo sobie całkiem ładnie współpracuję. Z innych tematów to jest to oczywiście, że został oddany do użytku też most na Pragę. Dwie osoby tutaj wylicytowały go w ramach WOŚP-u za kwotę łącznie ponad 8600 zł. Będą przejechały przez niego i przejechały i przeszły. Także taka informacja i ciekawostka, łączne były 4 osoby, no i w ten sposób most na Pragę został oddany do użytku przez właśnie osoby, które były na wyspie i chwilę później przez dzikie tłumy, które się na nim pojawiły, właśnie w czwartek o godzinie 18 został most na Pragę oddany do użytku. Mnie się tam nie było, bo po pierwsze nie miałem pozwolenia na tanie wtedy w tym miejscu od SOP-u, a po drugie chyba ważniejsze, mnie nawet wtedy nie było w Warszawie, a informacja o tym, że będzie oddany do użytku dowiedziałem się 8 godzin wcześniej. Wcześniej próbowałem się dowiedzieć informacji, to oczywiście standardowo to była całkowicie zrobiona pod kampanię głoszą i wszystkie informacje były całkowicie wyciszone i nie było wiadomo, kiedy to będzie oddane do użytku, tylko łącznie, że wszedł Wielkanocą, a my wtedy niestety nie było, więc również nie nagrałem o tym żadnego jeszcze filmu. Sykut był, a film pełen się pojawi w 2 kwietnia, kiedy mam pozwolenie od służby ochrony państwa na latanie nad tą inwestycją. Więc zobaczymy też wtedy, ile będzie osób korzystać z niego już po weekendzie świątecznym i czy cały czas będzie oblegany. A przy okazji pozdrawiam wszystkich hejterów, którzy twierdzili, że nikt z tego mostu nie będzie korzystać. To są ludzie nikt.
Tymczasem lecimy dalej z kolejnymi informacjami, a mianowicie plac Wilsona będzie się jeszcze bardziej zielony, pojawią się tutaj nowe drzewa, tak samo na placu bankowym, będzie też trochę więcej drzew pod samym ratuszem, no i tramwaj do Wilnowa też trochę zmienia swoją trasę, a mianowicie tam już Aleja Witosa jest przerzucona na drugą jezdnię, czyli na jezdnię wschodnią i dzięki temu też część przejść dla pieszych się zmieniła lokalizację i przynajmniej jedno przejście dla pieszych w tym miejscu zostało całkowicie aktualnie wyłączone z użytkowania. Tymczasem w Baltimore jest dosyć duża katastrofa, która się wydarzyła, a mianowicie statek kontenerowiec wpłynął na most, który to jest most autostradowy i przez to też całkowicie on został zniszczony. Na szczęście statek podczas płynięcia wydał sygnał SOS i most został już zamknięty, ale cały czas tam byli robotnicy, którzy realizowali swoje prace drogowe. No i jeszcze było parę samochodów, więc niestety co ja mogę powiedzieć, no katastrofa naprawdę niesamowita i ogromna. Most był tam dosyć długo już stał, był budowany 5 lat. Prezydent Biden chce go jak najszybciej odbudować ze pieniędzy federalnych, że im faktycznie się to uda i zobaczymy, ile im to zajmie. Chcą też jak najszybciej odblokować port, bo oczywiście z tego powodu są niesamowite straty, a przez to też, że nie ma tego mostu, miasto się dosyć mocno pewnie zacznie korkować. Miejmy nadzieję, że ta katastrofa faktycznie szybko się zakończy i szybko będzie odbudowane. Może nie w 5 lat, a może w jakieś 2-3 lata. Zobaczymy, jak faktycznie szybko się to uda zakończyć. Tymczasem to nam życzy wesołych świąt koło miłośników metra wraz z warszawskim transportem publicznym. WKT-ką, MZA, GDDiK-a, Metrem Warszawskim, IZDM oraz Info Ulice, którzy nas wszystkich na Facebooku życzą właśnie wesołych świąt, a Wiznosz oczywiście Wam również życzy wesołych świąt z całą redakcją, a Wiznosz, czyli Sykutem, jak i również grafikiem. No i co ja mogę powiedzieć na koniec, jeszcze tylko właśnie dobre informacje, a mianowicie co będzie w najbliższych dniach. Po pierwsze, będzie w najbliższych dniach film pod placem Powstańców Warszawy z parkingu, który tam powstaje. Nie było go na początku, w ciągu tego całego miesiąca, bo pojawiłem się na nim dopiero w trakcie budowy na sam koniec, więc widziałem wszystkie poziomy. Do minus 4, jak również przez wszystkie poziomy przeleciałem dronem, więc taka ciekawostka. A z innych informacji, dokładnie tydzień temu, z niedzieli na poniedziałek byłem w Olsztynie, nagrałem trochę filmów i je będziecie mogli zobaczyć w najbliższych dniach. W najbliższych dniach też to będzie trochę tematów wyborczych. I o M3, i o tramwaju na Gocław, i o wszystkich inwestycjach, które były realizowane, i o tym, czy spełniły się obietnice burmistrza Orzeła Mazowieckiego sprzed roku ze stycznia, kiedy pytałem się go o to, jak faktycznie jest z tym wykończeniem komunikacyjnym w Orzeł Mazowieckim, czy coś się już teraz poprawiło. Pogadam też jeszcze o innych ciekawostkach, no i co ja mogę powiedzieć, w najbliższych dniach będą kolejne filmy, które już były nagrane i po prostu trzeba je opublikować i zmontować, bo mi je było przez przez ostatnie 3 dni dokładnie, wyjechałem, bo miałem swój projekt filmowy. Powiedziałem trochę ze sukniami, ale de facto to było całkowicie inne komercyjne zlecenie, więc mnie nie było przez ten czas. Jakbyście byli ciekawi, czemu też było tych filmów, nie tylko były szloty, to po prostu mnie nie było całkowicie wtedy w Warszawie. Więc no cóż, tak też ta sytuacja wyglądała, dlatego też nie byłem na otwarciu ani tramwaju na Wolskiej, ani właśnie na otwarciu mostu na Pragę, bo po prostu mnie wtedy nie było w Warszawie. Raz byłem w Olsztynie, a później byłem gdzieś tam, też niedaleko Olsztyna, ale na Mazurach, w innych miejscach nagrywałem reklamę pewnego domku. Zresztą może trochę więcej na ten temat jeszcze Wam powiem niedługo, ale w Olsztynie było dosyć ciekawie i niedługo zobaczycie filmy pomiędzy filmami wyborczymi, które się będą pojawiać w najbliższych dniach. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w przybył i ten dziwny zwarek. 15644 osoby już postanowiły to zrobić. Kolejne wydanie Czas z tym pojawi się za tydzień. Zachęcam właśnie, więc kliknijcie, że przycisk i ten dziwny zwarek. Kolejne Czas z tym powinno się pojawić w piątek, a jeśli nie pojawi w piątek, to się pojawi po ciszy wyborczej w niedzielę, na pytanie prawdopodobnie, więc no trochę do niego jeszcze poczekamy. W najbliższych dniach będą jeszcze mniejsza z tym, BIS, w ramach właśnie tych różnych informacji przedwyborczych, no i jutro oczywiście standardowo nie będzie standardowych filmów, tylko filmy jakieś takie zachowadzie na 1 kwietnia, bo i tak by mi nikt nie uwierzył, co normalnie się działo. Jeżeli się pytacie, kiedy będzie film z Tramwaj do Wilanowa, to niestety moje pozwolenia były na piątek. W piątek wróciłem o 23.30 do domu po nagrywkach właśnie z Nadmazur, więc nie mogłem już po prostu nagrać tej inwestycji i Tramwaj do Wilanowa nagram jakoś na początku kwietnia. Jeżeli jesteście ciekawi, czemu tak szybko zrobiłem całe te mniejsze z tymi, bardzo mocno to przeżyłem i ze swoim tanem i pewnie mogliście mnie nie zrozumieć w różnych aspektach, to drugi raz już nagrywam tam mniejsze z tym, bo za pierwszym razem nie włączyłem nagrywania ekranu na komputerze i jestem dosyć mocno tym sfrustrowany i już mi się nie chciało całkowicie tego nagrywać, więc to był jedyny sposób, żebym jeszcze jakkolwiek chciał to wszystko zrealizować. Tymczasem, jak zawsze zachęcam do zostania patronami jak Wznosza i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja kończę, muszę się napić wody i szybko to zmontować, żebyście to mieli przynajmniej tak na przełomie tej nocy, bo wiem, że już to pewnie obejrzycie w większości 1 kwietnia, ale to jeszcze nie jest film z 1 kwietnia. 1 kwietnia będziecie mieli 5 ciekawych filmów, a zabawę z 1 kwietnia już zaczynamy o północy. Cześć!